Halo, cześć. Słuchajcie, dzisiaj mam taką sprawę. W sensie, to już wiecie, o co chodzi, bo Kia Rio i zerwany rozrząd, zerwany łańcuch rozrządu. Ale chciałem wam mniej więcej powiedzieć, co i jak to wygląda wszystko, bo dzisiaj jest już rozkręcone, więc będziecie widzieć, jak to wygląda. Sierpień 2022, czyli gdzieś około tam 15 miesięcy wstecz. Został wymieniony rozrząd, kompletny ze ślizgami, kompletny z kołami zębatymi, tak? No i od tego momentu auto przejechało około 13 tysięcy, plus minus, tak? Czyli wiele, niewiele, no nie zerwał się po tysiącu, ale 13 tysięcy, umówmy się, to też nie jest coś, co, nie wiem, imponuje, tak? To jest tylko 13 tysięcy, czyli jedna wymiana, interwał między jedną a drugą wymianą oleju. Rozrząd strzelił, zerwał się dzisiaj, zaczynając rozkręcać ten silnik i szukając przyczyny. To w sumie spodziewałem się znaleźć jakiegoś babola. Taki miałem jakieś przeczucie, że coś jednak może tam poszło nie tak. Część z was wie, że to auto nie, jakby był problem po składaniu z rozrządem. Znaczy inaczej, z rozrządem się udało, natomiast wtyskiwacze się zawiesiły, no ale to też jakby zostało ogarnięte. I wszystko wróciło do normy. Auto jeździło przez ten okres bez problemu, bez żadnych hałasów, bez żadnych stuków, zgrzytów, piszczeń, nic, kompletnie nic. Aż pewnego dnia, dokładnie w ubiegłym tygodniu, pod koniec tygodnia, strzał i stop. Dzień dobry, witam wszystkich. Poniedziałek, chwila po siódmej. Zaczynamy. No nic innego, słuchajcie, nie da rady robić, jak na łbie wam to siedzi. Jak przyjedzie reklamacja, no to wszystko staje się inne, wszystko staje się nieważne. Przynajmniej do rozwikłania zagadki, co się stało, o co chodzi. Nie potrafiłbym się po prostu skupić na czymkolwiek innym, żeby robić, więc wszystkie terminy, wszystko idzie jakby w odstawkę i rzeźbimy tutaj w kijące. Co na początek to widzieliście? Część z was obstawia, że być może wałek się któryś zatarł. Ja już sobie te pierwsze stopki, przynajmniej tu, o tutaj nawet śruby są popuszczone na środku. A zresztą pokażę wam. Ja to odkręcałem już i tutaj nic, przynajmniej tak na pierwszy rzut, nie wskazuje. Żeby tu coś ewidentnie się zadziało. Dobra, na razie słuchajcie, nieważne. Nie wyciągnę wałków obu, póki nie ściągnę pokrywy tej przedniej, także wszystko po kolei. Natomiast na pierwszy rzut oka nie wygląda tutaj na to, aby wałki się ewidentnie zatarły. Może tutaj, może gdzieś. Nie, no nie wiem, słuchajcie, wszystko na bieżąco, na spokojnie. Teraz już inaczej nie będzie. Dobra, bez gadania. Misę mam zdemontowaną i nadal, słuchajcie, nic nie widać, nic nie wiadomo, o co chodzi. W misce nie ma wiórów, opiłków, czegoś, co by wskazywało na przykład, że coś się tam, tutaj coś jest, kawałek czegoś, a kawałek ogniwka. Kawałek ogniwa, które odpadło. Ale to dziwne, bo mi nic nie brakuje. Nie wiem, zobaczymy, co to może być. No nic, sprawdzimy sobie. Przystawimy do łańcucha. Nie jest od górnego łańcucha. To musi być w takim razie brakująca jakaś część od dolnego łańcucha. Dobra, mamy też już smok pompy. Słuchajcie, smok pompy jest jak najbardziej drożny. Nie ma tutaj, no w zasadzie nic, co by go blokowało. Coś znalazłem w nim, bo pokażę zaraz. To jest coś takiego. O, taki a la kłaczek. To jest miękkie, to jest coś, nie wiem, nie z ręcznika papierowego. To jest jakiś taki, no nie wiem co, jak z wygłuszenia. Coś, co pewnie dostało się do silnika, odkręcając korek po prostu wlewu oleju. Coś takiego miękkiego. Nie wiem, z jakiegoś czyściwa albo no ale to w żaden sposób nie mogło zablokować miski ani uszkodzić silnika, bo to jest, wiecie, o co chodzi. No dobra, grzebiemy dalej.
Dobra, mamy pokrywę rozrządu tutaj. Kapie nam olej jeszcze z góry, no ale wysunę trochę tą kuwetę. No i zobaczmy, co tu się mogło dziać. Czy coś tutaj haczyło, tarło? Coś się tutaj działo? No nie. Nic się, słuchajcie, tutaj nie działo. Nic nie haczyło i nic nie tarło. Przynajmniej na pokrywie nic nie widać. No dobra, a tutaj coś widać? Nie, łańcuch mamy napięty. Ślizgi, słuchajcie, gdyby kogoś to interesowało, tu jest ślizg łańcucha, znaczy napinacz górnego łańcucha. On jest tutaj cały, nie urwał się. Łańcuch dolny w ogóle to wygląda na napięty. Zauważyłem tam w misce tak jakby część ogniwka pękniętego. No i właśnie nie wiem, skąd to pęknięte ogniwko może być. Czy nie aby z dolnego łańcucha gdzieś. No ale na razie jakby no nie widzę tutaj błędu, tak, który mogłem popełnić, bo no nie wiem, mogłem nie dokręcić napinacza, nie? Mógł się odkręcić, odpaść jedna śruba. Nie wiem, byłaby w misce, coś tam by było niedokręcone, tak? Łyżwa, czy cokolwiek innego. No ale nie, okazuje się, że na razie nie wiem. Na razie nie wiem, o co chodzi. No dobra, słuchajcie, nadal nic nie wiadomo. Zresztą wypłukam wam tutaj te łoże. No dobra, umyte. Jeśli chodzi o wałki, no to nic tutaj nie widać, aby cokolwiek się zacierało. Zero śladów jakichkolwiek. Nie ma tutaj żadnych po prostu śladów w zasadzie zużycia. Pokażę wam wałki jeszcze. Wałki też są już. Dobra, ja je umyję, to będziecie lepiej widać, no ale byłoby widać przecież na tych, na panewkach, nie? To nie ma z tym problemu. Dobra, słuchajcie, znalazła się część układanki, czyli ta część oderwana ogniwka. O, widzicie, to jest nadal górny łańcuch, który się zerwał. No i to najprawdopodobniej, znaczy nawet na pewno, o, pasuje w to miejsce. Ale ja nadal nie wiem, czemu się urwało. Ślady, słuchajcie, zużycia na kołach zębatych, żadne. Nie wiem, po prostu nie wiem. Próbuję zrozumieć, co tu zaszło, no i nadal nie mam pomysłu. Założyłem sobie ten zerwany łańcuch. Ja jego tutaj brakuje teraz kawałek, ale to ze względu na to, że napinacz jest całkiem wysunięty. Czyli on się tutaj w zasadzie nie zdążył zużyć, rozciągnąć, żeby przeskoczyć, co jest niemożliwe. Koła zębate, wszystko pasuje. Pomyślałem sobie, być może gdzieś jakiś wadliwy ząb na którymś kole, który spowodował, że z czasem ten materiał pękł. Wiecie, niesymetrycznie jakoś tam wykonany, nierówno ten materiał, no ale one te koła, to koło kręci się i te ogniwka, no byłoby więcej uszkodzeń niż zresztą na pewno byłoby widać jakieś opiłki czy coś, ale tutaj nic nie ma. No i mam na suchara założone wałki, ale nic się tutaj ciekawego nie dowiemy, wszystko się obraca bardzo delikatnie, bez jakichkolwiek zacięć. Dźwigienki oczywiście musiałem powyciągać, bo to wszystko połamane, blokowało. Tak czy siak jest taki delikatny osiowy luz, ale no to, słuchajcie, to jest bardzo normalne. On jest ustalany tutaj na tej panewce pierwszej. Nic tutaj złego się nie dzieje z wałkami. Także nadal nie wiemy. Sprawdzam, słuchajcie, nawet tak na kole tym zębatym, czy to do siebie pasuje, czy to nie jest na przykład ten łańcuch jakiś krzywy, przekoszony, skręcony, no i wszystko pasuje idealnie. A tutaj leży sobie na stole już zdemontowana głowica Kia Rio 3 cylindry 1.1 CRDI. Jak widać, na środkowym cylindrze jest najgorzej, bo zawory wygięte są bardzo. Natomiast nie spodziewam się, żeby pozostałe były dobre.
Na pewno na pierwszym cylindrze też będzie problem, bo dmuchając, podając ciśnienie do środkowego cylindra, był tak jakby przelot, gdzieś bypass się zrobił przez kolektor któryś albo wydechowy, albo ssący, no ale mniejsza o to. W każdym bądź razie te zawory i tak wszystkie pójdą do wymiany, bo nie ma sensu ryzykować, że któryś został dotknięty, a później na przykład nam grzybek zaworu odpadnie po jakimś czasie i znowu będzie kolizja i znowu rozwali silnik. Tym razem, jeśli chodzi o sam silnik, niewiele się stało. Mamy sam silnik, środkowy tłok, te kółka odbite, to one są podfrezowane tak oryginalnie, to żeby nie było, że aż tak mocno walnęły tłoki. To jest oryginalne podfrezowanie. Może ja Wam wyjadę którymś z tych tłoków wyżej do góry. O, ten się wydaje, że dostał najmniej, także to jest jak najbardziej oryginalne. Także. Jest jak jest. Dół silnika myślę, że nie ucierpiał i nadal jest szansa, żeby to jeździło. Natomiast głowica jest do kapitalnego remontu. Dodatkowo komplet dźwigienek, oczywiście wszystkie popychacze, bo też nie będę ryzykował, że coś tam będzie działać, a coś tam nie będzie działać. Któraś dźwigienka może dostała strzał, a może nie, a może pęknie dopiero po jakimś czasie, także nie ma sensu kombinować. No i oczywiście cały zestaw rozrządu od nowa. I to tak na dzień dzisiejszy tyle. Jeśli chodzi o obraz zniszczeń w silniku Kia Rio.